z tej strony Lina Linia, dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Z góry przepraszam Was, że ostatnio filmiki pojawiałam się tak rzadko, ale trochę się u mnie pozmieniało i niestety mam dużo mniej czasu na to, żeby nagrywać, a jak już mam czas, to niekoniecznie mi się chce. A z drugiej strony nie chcę nagrywać z przymusu, tylko z przyjemności, co już Wam kiedyś powiedziałam. Więc kiedy tylko będę miała wolne, tak jak na przykład dzisiaj, będę nagrywać dla Was filmiki i mam nadzieję, że to nie będzie zbyt rzadko. I mam też nadzieję, że to zrozumiecie. A teraz przejdźmy już do głównej części filmiku. Dzisiaj będzie kolejny test smaku i dzisiaj stwierdziłam, że zrobimy kolejną zupkę japońską, chciałam powiedzieć chińską. Będzie to kin ramen. I zrobię to dlatego, bo jestem głodna po prostu. Jestem głodna, zjadłabym coś, a że akurat mam coś na słono, co nadawałoby się właśnie do filmiku, no to stwierdziłam, że kolejny taki ramen będzie w sam raz. Poza tym dawno nie było żadnej zupki, więc mam nadzieję, że spodoba Wam się ten pomysł. No i myślę, że teraz pooglądamy to opakowanie z bliska. No i zobaczymy, co jest w środku, bo to jest najważniejsze. No i tak, na samym wstępie wita nas taki słodki kurczaczek, którego widzimy tutaj z boczku. No i oczywiście obrazek tego, jak to już wygląda po zalaniu, czyli zwykły rosół, że tak powiem. Oraz to, że na środku będziemy mieć jajecznicę z cebulką czy szczypiorkiem. Nie wiem jeszcze, co to będzie. W każdym razie tutaj już widzimy, robimy sobie smaka na sam widok tego, co tutaj mamy. Oczywiście mnóstwo napisów, kolorowa, że tak powiem, okładka. No i naprawdę jest to bardzo, bardzo barwne, jak zwykle. Tutaj z boku tak samo. No i te wszystkie rzeczy po japońsku, które po prostu mienią się w oczach od ilości japońskich znaków. No i tutaj mamy taką jakby instrukcję obsługi, żeby zalać, nie grzać w mikrofali i tutaj właśnie, nie wiem co to znaczy w sumie, tutaj otwieramy, jest taka zakładka, tutaj jeszcze dostał jakiś order, nie wiem w sumie co to jest, dziękuję za coś. No i to tyle, tutaj jeszcze pisze, że robimy to 3 minuty. No i myślę, że z takich wyglądowych rzeczy to by było na tyle. Teraz muszę otworzyć to z tej folii. Nie wiem, czy mi się to tutaj uda. Tym razem zapomniałam o nożyczkach do tej folii, ale już to nadrobiłam. I zaraz zobaczymy, co jest w środku. Tym razem mamy to opakowanie takie śliskie, bo jedna zupka miała takie szorstkie, takie fajne. No i otwieramy. Wow! Mamy oczywiście makaron z dużą ilością przypraw, co widać na pierwszy rzut oka. Oraz jakiś taki suchy kwadracik, no wygląda na to, że to będzie nasze jajko. Dziwnie to trochę wygląda, ale po zalaniu powinno tak jakby spulchnieć. Co w sumie za chwilę zobaczymy. I zalewamy. Uwaga, ciekawe co się stanie. Tutaj mamy taką linię, do której nalać wody. Ciekawe czy to mi spulchnieje, czy coś. Jestem bardzo ciekawa. No, rób się. Już jest takie mięciutkie. Dam to sobie na środek. I co dalej? To tyle? A ja myślałam, że to mi tak spuchnieje, jak kiedyś to jajko takie. Tylko, że tamto jajko było w takich granulkach. A to jest takie posiekane. To są takie paseczki malutkie. Takie malutkie, cieniutkie paseczki tego jajka. Dlatego to nie chce mi tak spulchnieć, tylko po prostu się rozmoczyło. No dobra, ja to przykrywam, bo to musi 3 minuty sobie poczekać. Tak jak każde nasze chińskie zupki. No i po 3 minutach zobaczymy, co się z tym stało.
I okej, 3 minuty już minęły, więc otwieramy, czy się coś zmieniło. No, ale najwyraźniej nie. Poza tym, że trochę mi się to rozlało po całej zupie, to nie zmieniło się w ogóle. No i teraz cóż, nie pozostaje nic, jak tylko próba smaku. Nasz ramen jest już gotowy, więc teraz tylko spróbujemy, jak on smakuje. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak to jajko wyszło, bo tamto ostatnie takie gąbkowate było naprawdę dobre i no, po prostu zastanawia mnie, czy to jest po prostu inna, jak się to nazywa, inny kształt. To jest takie, jak mówiłam, takie posiekane jakby, no nie wiem jak to inaczej określić, to są takie mega cieniutkie paseczki i no i nie wiem jak to będzie smakować i jaką będzie miało teksturę. W każdym razie spróbujmy najpierw tego jajka. Ej, makaron też chce pójść, dobra. No, jajko chcę tylko. Fajnie to smakuje. Jak ten omlet tamagoyaki. Bo pewnie to jest to. Wymieszam to sobie trochę, bo nie wiem, czy ta przyprawa się rozprowadziła równomiernie, ale teraz zobaczę, jak smakuje makaron. Trochę tego dużo. Gdybyście byli ciekawi, jak wygląda, czy coś. A ja teraz muszę jakoś to zjeść, no kurczę. To mi nie ułatwia. Mniam. Poza tym, że para mi naleciała do oczu, no to makaron naprawdę fajny. W tych zupkach ten makaron jest taki bardziej delikatny, taki miększy, no nie wiem jak to inaczej określić. I naprawdę fajnie się go je, jest go naprawdę, naprawdę mnóstwo. No patrzcie, zaraz wam pokażę. Tutaj w sumie większość to jest makaron. Nie wiem czy to widzicie, bo tutaj zasłaniam sobie. Większość to jest makaron, tylko trochę wody tutaj jest, której właśnie teraz próbuję. Kurczak. To jest po prostu zupa o smaku kurczaka. I niezwykle dobrze czuć tego kurczaka. Tak jakby kurczak pieczony w piekarniku. No taki smak to ma i wszystko tak mega pachnie tym kurczakiem. Więc przyprawa naprawdę im się udała. Ogółem bardzo smakuje mi ta zupa. Zresztą jak wszystkie inne, ja tutaj gdzieś już zakopałam sobie to jajko, więc nie mogę spróbować raz drugi. Ale ogółem, jeśli chodzi o smak, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Mogę wyglądać pokrasznie jedząc to, ale jest to naprawdę gorące, a ja nie lubię jeść gorących rzeczy, więc zrobię tutaj pewnie jakieś dziwne miny. Ta zupa jest na plus. Bardzo mi smakuje. Wątpię, żeby którakolwiek mi nie zasmakowała, bo są to nowe smaki. Jest trochę podobna do tych, które my mamy, ale jednak ten smak kurczaka jest inny niż w tej reszcie zupek. No i to by było na tyle. Filmiki z próbą smaku jednej zupki trwają trochę krócej niż na przykład dwóch czy trzech słodyczy. W każdym razie ja mam nadzieję, że się wam podobało. Zapraszam na kolejne filmiki na Facebooka, do subskrypcji zapraszam, na grupę na Facebooku, no ogólnie wszędzie zapraszam, linki znajdziecie w opisie. Jak już powiedziałam, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. No i widzimy się w kolejnych, to pa pa!